Gmina Krościenko nad Dunajcem zaprasza na film. Z jednej strony Beskid Sądecki, z drugiej Gorce. Tuż obok wizytówka regionu, niewielkie, ale zjawiskowe pieniny. Przyznacie, że to zacne sąsiedztwo. W tej malowniczej kotlince u zbiegu dwóch rzek Dunajca i Krośnicy leży stolica Pienin, Krościenko nad Dunajcem. To najstarsza miejscowość regionu. Według kronikarza Jana Długosza miała istnieć już w 1251 roku. Lokacji miasta na prawie magdeburskim dokonał w czerwcu 1348 roku król Kazimierz Wielki. Władca przy tej okazji obdarzył mieszkańców licznymi przywilejami. Chociaż w roku 1934, czyli po 586 latach, Krościenko nad Dunajcem utraciło prawa miejskie, nadal panuje tu klimat kameralnego, górskiego miasteczka. Dużo spokojniejszego od zatłoczonych kurortów, idealnego, gdy chce się w pełni wypocząć. O wielowiekowych miejskich tradycjach wciąż przypominają wyremontowany i doskonale zachowany rynek i ratusz. Krościenko poza długą i piękną historią szczyci się także ciekawymi legendami. Przy ulicy Kras miało znajdować się pole krościeńskiego gospodarza Jędrzeja. To on podczas wiosennego siewu spotkał mniszki ze Starego Sącza, szukające w górach schronienia przed Tatarami. Niedługo potem dotarł tu pościg. Jędrzej, pytany przez groźnych najeźdźców o zakonnicę, zgodnie z prawdą i zaleceniami jednej z mniszek odparł, że przechodziły tędy, gdy on rozrzucał po polu ziarno. I wtedy wydarzył się cud. Obsiany chwilę wcześniej kawałek ziemi w mgnieniu oka wypełnił się dojrzałymi kłosami pszenicy. W ten sposób Tatarów udało się wywieźć w pole. Mniszka, z którą rozmawiał Jędrzej, to święta Kinga, żona księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. Po śmierci małżonka założyła habit i zamieniła wygodny pałac na surowe mury klasztoru Klarysek w Starym Sączu. Świętą Kingę darzy się w Krościenku szczególnym szacunkiem. W końcu to postać, w której życiorysie trudno doszukać się jakiejś rysy, a do tego jej losy mocno splotły się z dziejami tej urokliwej miejscowości. Tak dziś wygląda droga, którą według legendy przed wiekami podążały sądeckie zakonnice. Teraz spacerują nimi liczni turyści, pragnący nacieszyć oczy pięknymi widokami. Pejzaże z pienińskich szczytów, ze spadzistymi przepaściami, wijącą się w dole błękitną wstęgą Dunajca i dumnie wznoszącymi się w tle Tatrami nie mają sobie równych. By chronić te niezwykłe krajobrazy, w roku 1932 powołano do życia Park Narodowy. Była to pierwsza tego typu instytucja w Polsce. Pieniny przyciągają nas swą niezwykłą urodą, ale niekiedy pokazują też groźniejsze oblicze. Na szczęście nad bezpieczeństwem turystów czuwają ratownicy GOPR. Sekcja operacyjna GOPR znajduje się właśnie w Krościenku. Sądeckie mniszki nie wspinały się, by podziwiać piękne widoki. Ich celem była Zamkowa Góra. To tam znajdują się dziś ruiny zamku Pieniny, w którego murach przed wiekami chroniła się święta Kinga i jej towarzyszki. O skali budowlanego przedsięwzięcia świadczy fakt, że był to jeden z najwyżej położonych zamków na ziemiach polskich. Pobyt sądeckiej pani w Pieninach upamiętnia także posąg umieszczony w niewielkiej wnęce skalnej, zwanej Grotą Świętej Kingi. Grotę poświęcono w roku 1904. Mieszkańcy Krościenka i okolic od dawna wierzyli we wstawiennictwo świętych. Modlili się do nich, a za otrzymane łaski pięknie potrafili dziękować. Świadczą o tym liczne kapliczki wotywne. Za najstarszą kaplicę mszalną w Krościenku uchodzi ta, której patronem jest święty Roch. Wzniesiono ją na Ptaszkowej Górce dla, jak głosi napis, odwrócenia zarazy dżumy. O ile Góra Zamkowa nierozerwalnie kojarzy się ze świętą Kingą, to położona na drugim brzegu Krośnicy niewielka kopia górka przywodzi na myśl inną wybitną postać – księdza Franciszka Blachnickiego.
Ten charyzmatyczny kapłan właśnie Krościenko wybrał na centrum założonego przez siebie ruchu Światło Życie. Na Kopiej Górce gościł przed laty sam kardynał Karol Wojtyła. Grób księdza Blachnickiego znajduje się w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza. Wcześniej wierni modlili się w pochodzącym z pierwszej połowy XIV wieku kościółku Wszystkich Świętych. Zwiedzając tą zabytkową świątynię, warto zwrócić uwagę na cenne detale. Prezbiterium, fragmenty unikatowych fresków z XIV i XV wieku, okazałą późnogotycką szczelnicę i renesansową polichromię w nawie głównej. W Krościenku znajdują się też zabytkowe nekropolie. Ta zaliczana jest do najstarszych cmentarzy pozamiejskich w Polsce. Jedną z osób, które tu spoczęły, jest Józef Nałęcz-Hakowski. Ten światowej sławy złotnik i medalier ostatni okres życia spędził właśnie w Krościenku. Przed wojną co piąty mieszkaniec Krościenka należał do społeczności żydowskiej. W miejscu, gdzie dawniej był Kirkuk, dzisiaj stoi pamiątkowa tablica, na której widnieje 246 nazwisk krościeńskich Żydów zamordowanych przez hitlerowców. W XIX i na początku XX wieku Krościenko było cenionym uzdrowiskiem, o czym dobitnie świadczy zabudowa zdrojowej. Dowodem uzdrowiskowej przeszłości Krościenka jest również Aleja Lipowa. Przed laty był tu deptak, z którego chętnie korzystali kuracjusze. Do tutejszych metod leczniczych należały zimne kąpiele w Dunajcu. Główne powody, dla których kuracjusze odwiedzali Krościenko, to bogate w minerały źródełka. Ujęcia znajdują się na zboczach Góry Stajkowej, która zwana jest Krościeńską Gubałówką. Wzniesienie to dobrze znane jest również narciarzom. Miłośnicy biegów narciarskich wybierają za to bulwary, gdzie zimą mają do dyspozycji dobrze przygotowane trasy. W sezonie letnim nie brak tu spacerowiczów. Co za cel obierają miłośnicy nieco dłuższych wędrówek? Dużą popularnością cieszą się tak zwane grzybki, które spotykamy na kilku okolicznych wzniesieniach. Pod tą nazwą kryją się bardzo oryginalne wiaty turystyczne, które pozwalają wypocząć po trudach wędrówki, a do tego doskonale wychodzą na zdjęciach. Skąd się one wzięły? Pierwszy taki obiekt pojawił się na górze Stronie już w 1906 roku. Dziś na terenie całej gminy jest ich 13. Znalezienie wszystkich może być ciekawym wyzwaniem. A co robi tutaj król Jagiełło? Pomnik ten stanął na tak zwanym Małym Rynku w 1910 roku, by upamiętnić 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Zgadza się, Władysław Jagiełło odwiedził Krościenko. Bywali tu także inni władcy, Władysław Warneńczyk i Jan Kazimierz. W średniowieczu przez miasto przebiegała droga królewska łącząca Kraków z węgierską Budą. W czasach mniej odległych w Krościenku gościli prezydent Ignacy Mościcki, żona Józefa Piłsudskiego Aleksandra, której przyznano tytuł honorowej obywatelki, oraz generał Józef Haller. Dziś uroki tej miejscowości podziwiają liczni rowerzyści przemierzający szlak Velo-Dunajec. Trasa, o której mowa, nie bez przyczyny uchodzi za jedną z najładniejszych w kraju. Znajdują się przy niej liczne wypożyczalnie rowerów. Częstymi gośćmi są uczestnicy spływów pontonowych, kajakowych oraz spływów łodziami z flisakami przełomem Dunajca. W Krościenku znajduje się końcowa przystań flisacka. Krościenko nad Dunajcem jest też prawdziwą mekką kajakarzy górskich. Ten wymagający sport ma tutaj długie i piękne tradycje. Co więcej, każdego roku w Krościenku kończy się chyba najpiękniejszy etap międzynarodowego spływu kajakowego imienia Tadeusza Pilarskiego, największej wodniackiej imprezy turystyki kwalifikowanej na świecie. Niezależnie od tego, czym przemierza się tutejsze szlaki lub pokonuje rzekę, Krościenko ze swoją bazą noclegową i wygodnym polem namiotowym jawi się jako idealne miejsce na dłuższą przerwę w podróży. Fani kultury i sztuki ludowej z pewnością zajrzą do izby regionalnej, znajdującej się w Starej Plebanii.
Tuż za nią w amfiteatrze często można uczestniczyć w licznych imprezach. Miłośnicy adrenaliny na pewno będą chcieli zmierzyć się z trudnościami parków linowych. Ciekawych miejsc nie brakuje także w innych zakątkach gminy, w skład której wchodzi przecież 8 sołectw. Na przykład w sołectwie Tylka, Biały Potok, kiedyś była tu unikatowa osada, którą tworzyły domy wybudowane na wysokim górskim grzbiecie w bezpośrednim otoczeniu lasów. Przyznacie, że wieś położona w takim miejscu to rzadkość. Co ciekawe, nieco niżej w XVII wieku działała niewielka huta szkła. Sołectwo warto też odwiedzić dla roztaczającej się stąd rozległej panoramy Gorców. Na wzgórzach po drugiej stronie potoku Krośnica znajduje się sołectwo obejmujące Dziadowe Kąty oraz Kąty Niwki. Stąd podziwiać można przepiękne widoki na Pieniny, Pasmo Radziejowej i Dolinę Dunajca. W przysiłku węgliska zgodnie z nazwą przed wiekami wypalano węgiel drzewny. Gotowy wozami wysyłano na Węgry lub ładowano na wielkie tratwy i Dunajcem transportowano w kierunku Wisły, a potem Bałtyku. Grywałt położony na stokach Lubania warto odwiedzić ze względu na 15-wieczny gotycki kościół pod wezwaniem świętego Marcina, który znalazł się na małopolskim szlaku architektury drewnianej. Budynek o konstrukcji zrębowej został oszalowany i obity gątem. Legenda głosi, że świątynię wzniesiono w miejscu pogańskiego kultu, gdzie wcześniej stała gątyna. Niegdyś we wsi znajdował się też piękny dworek, wybudowany przez grywałckich właścicieli ziemskich, rodzinę Dziewolskich. Po śmierci ostatniej dziedziczki rodu Ludmiły został on rozebrany i przeniesiony. Można udać się do znajdującej się na północnych zboczach Pienin wsi Chałuszowa i podziwiać przepiękne widoki na pasmo Lubania w Gorcach. Nazwa Chałuszowej wzięła się od przepływającego przez wieś potoku wzmiankowanego już w dokumencie lokacyjnym Kazimierza Wielkiego z 1348 roku. W pobliżu tej miejscowości na Polanie Majerz przez stulecia działało wielkie gospodarstwo folwarczne. W przeszłości wielu mieszkańców Chałuszowej służyło też na Czorsztyńskim Zamku. Z najdalej wysuniętej na zachód królewskiej wsi Krośnica roztacza się widok na Kotlinę Nowotarską i monumentalne Tatry. Dawniej mieszkańcy tej wsi bardzo często trudnili się wypasem owiec. Umiejętność tę przynieśli ze sobą osadnicy wołoscy, którzy w XV i XVI wieku zawitali w tę stronę. Dziś osada ma charakter letniskowy, więc bez trudu można znaleźć tu nocleg. Warto rozważyć taką możliwość ze względu na bliskość jeziora Czorsztyńskiego. Kończymy podróż po gminie Krościenko nad Dunajcem. Podróż, podczas której wątki historyczne przeplatały się z legendami, a ciekawe zabytki współgrały z nowymi atrakcjami turystycznymi. Dobrze jest wziąć przykład z dawnych wędrowców przemierzających szlak Via Regia i zrobić sobie tutaj dłuższy przystanek, bo to region wart dokładnego poznania.